Halo, halo, witam bardzo serdecznie. Tym razem rozpoczęliśmy sobie od drobnego filmiku, czyli jak mogliście już zobaczyć, to aktualnie na żywo są już rebooty, które były robione na serwerze testowym Black Desert Online i właśnie weszły w życie. Prawdopodobnie już gracie w grę, więc część z Was na pewno już sprawdza swoje klasy, no ale cóż, patch notes'y w moim wykonaniu mogą dopiero być po pracy, więc dopiero teraz się nimi zajmiemy. Niestety z tego co zauważyłem, to jeżeli chodzi o patch notes, nie są zawarte te zmiany, więc musimy sobie sami posprawdzać na różnych Discordach. A my zobaczymy sobie co jeszcze dodali do tej gry. I pierwsza informacja to jest Winter Season, czyli kolejny serwer sezonowy rozpoczęty. Będzie trwał około 4 miesiące, więc jeżeli dzisiaj jest 22 grudzień, no to prawdopodobnie do kwietnia będzie trwał, potem będzie sezon letni. A więc tutaj mamy informacje na temat wszystkich, jak działa serwer sezonowy. Nie będziemy przez to przechodzić, ponieważ mam wystarczająco filmików i poradników na temat tego, jak to działa, więc zachęcam do obejrzenia. Naprawdę wydaje mi się, że jest to temat już wymęczony, więc nie będę tego tłumaczył po raz kolejny. Przechodzimy sobie w takim razie dalej, czyli do eventów. I pierwszy event to jest Winter Package and Bundle Sale, czyli kolejne wyprzedaże właśnie tych edycji Black Desert Online. Jeżeli ktoś nie zdążył, to warto teraz sobie kupić. Tym razem przeceny są nieco mniejsze, bo 70% i 50% w zależności od edycji. Wcześniej to było bodajże 99% na podstawę i jakieś 75% na pozostałe edycje, ale mimo wszystko troszeczkę taniej to wychodzi. Warto się zainteresować, bo tam są różne zestawy, różne przedmioty. Jeżeli ktoś potrzebuje, pamiętajcie o ile potrzebujecie. Nie, że zachęcam, ale jeżeli jest taka możliwość, no to możecie się zdecydować, jeżeli chcecie troszeczkę realnych pieniędzy w tą grę włożyć i trochę się nacieszyć szybszym levelowaniem. Kolejne to jest Sharing Love with a Worn Sweater, czyli będziemy dostawać takie coś. Wystarczy wejść w Pearl Shop, tam będzie zakładka Silver Events i będziemy mogli otrzymać taki cwiter, że się wyrażę, i przy użyciu tego cwitera, który kosztuje 1 000 000 silvera, będziemy dostawać drobne buffy do combat skill, life i item drop rate 10%, więc warto. Dobra, lecimy dalej. Winter Season Boost, czyli o ile jest nowy serwer sezonowy, to standardowo podbijają tutaj naszą szybkość levelowania, czyli mamy tutaj 500% combat oraz 50% skill exp do 29, czyli macie cały tydzień, żeby to wykorzystać. To jest naprawdę sporo, szczególnie jeżeli dodacie do tego różne scrolle, które dają na przykład 530%, 200%, dodatkowo 100 odzwonek, 100, więc może wyjść naprawdę z tego jakieś 1500% i wtedy naprawdę szybko to leci. Winter Season Pass, czyli tutaj mamy kalendarzyk ten specjalny właśnie pod serwer sezonowy. Jest wersja darmowa i wersja płatna, czyli trzeba kupić Black Spirit Pass, żeby cieszyć się dodatkowymi nagrodami. Zerknijmy, czy jest sens, bo to kosztuje 3000 pereł. No tak powiedziałbym, że średnio, no ale jeżeli ktoś faktycznie potrzebuje, na pewno się zwróci, ponieważ tu jest tak czy siak Classic Outfit Box i już to w pierwszej nagrodzie jest. To już kosztuje około 2200 pereł plus właśnie te różne dodatki typu inwentory plus dwa sloty, megafony czy inne. To są dość takie spore pierdoły, więc powinniście wyjść mniej więcej na zero, ale to nie jest żaden tam cud. Można te 3000 pereł wykorzystać w jakiś inny, chyba lepszy sposób, jak na przykład na te zestawiki, które tam wspominałem wcześniej. Tutaj jeden z ciekawszych, Marnis One Fuel Experiment, czyli od dzisiaj do 19 stycznia, czyli na to jest około 3 tygodnie, możecie stagować sobie inną klasę za 10 milionów, czyli za jeden ten Marni Unstable Fuel, niezależnie od tego jaki macie gear. Jest to świetna sprawa, jeżeli trochę wam się znudził wasz
wasza main klasa i chcecie sobie spróbować co innego, to możecie spróbować. Podejrzewam, że to nie będzie na raz, tylko cały czas przez ten okres czasu 3 tygodni możecie zmieniać, odtagowywać i kolejny raz robić. Ponieważ nie widzę tu chyba ograniczeń. Zobaczmy. Nie, Nisu nie pisze. To prawdopodobnie za 10 milionów możecie cały czas zmieniać te tagi, czyli kupujecie jeden marnie Unstable Fuel, robicie tak na przykład na Sorkę, Sorka wam się nie podoba, odtagowujecie i robicie kolejny, to kosztuje też tylko 10 milionów. Przecież to kosztowało nawet i 3-4 miliardy, w zależności od tego, jaki mieliście sprzęt. Tutaj dokładnie chodzi o bronię i ile kafrasów. Nawet kafrasy, to chyba w kolejnym jest, nawet kafrasy będą praktycznie za darmo do wyciągania z przedmiotów, czy właśnie do kopiowania. No tutaj 10 milionów wystarczy, więc przechodzimy sobie w takim razie dalej. Patrigos, Kron Gift Shop, ale tych eventów nawaliło. Od dzisiaj do 29 będzie takie auto MPC Santa Patrigio i otworzył on sklep o nazwie Kron Gift. I tutaj możemy znaleźć go w większych miastach. I co to daje? Tutaj możemy poświęcić 50 energii za każdym razem, jak wymieniamy przedmiot, i tu jest między innymi Happy Winter Outfit. Aha, nie, to tutaj jest tylko i wyłącznie to, czyli musimy poświęcić te 50 energii. Kupujemy ten przedmiot i potem oddajemy go i otrzymujemy taki zestawik, czyli Happy Winter Gift Box, i tutaj losowo może coś nam wypaść, między innymi Eye of the Ruins na duo, takie dość ciekawe przedmioty. Kolejny to jest Patrigo's Holiday Gift, czyli musimy podejść do tego Patrigo, właśnie tego nowego NPC-ka. Quest nazywa się Patrigo's Gift i otrzymujemy Patrigo Gift Box. To można zrobić tylko raz i tutaj mamy szansę na, okay, na charakter Name Transfer kupon, 50 kafrasów, Alien Steer, Santa Hat, Boss Furniture Box i 2000 Loyalty. Na to jest szansa, więc warto codziennie próbować, bo to raz dziennie można zrobić. To są właśnie te bossowe przedmioty, które można zawiesić właśnie w domku i dzięki temu są takie specjalne buffy. Kolejna sprawa to jest Winter Holiday Black Spirit Adventure. Zobaczmy sobie, co tutaj dla nas przygotowali. Czyli nagrody za po prostu bycie zalogowanym. Otrzymujemy je po 30, 60 i 90 minutach. I tutaj mamy Black Spirit Small Snowflake Die. I tu pojawia się nowa plansza Ancient Black Spirit Adventure. Albo prawdopodobnie będzie to zastępcza. Nie, to będzie nowa, dobra. I to jest nowa i tylko te kostki możemy tutaj wykorzystywać. I tutaj są kolejne ekstra nagrody, więc warto sobie klikać. Zawsze jakieś tam kafrasy wpadną, czy cronstony. No i oczywiście po każdej rundzie mamy tutaj również nagrody. Trzecia runda daje nam jedną akcesorkę losową, a za czwartą Shekato Luxury Box. I kolejna sprawa to jest The Gift of Gifting. Zobaczmy, co tutaj. Muszę wyłączyć te zakładki, to się ich narobiło. Czyli możemy użyć opcji Gifting, jeżeli chodzi o Pearl Shop. Haha. Ok, czyli od dzisiaj do 5 stycznia możemy po prostu kupić coś w Pearl Shopie i przekazać to innej osobie. To zostało usunięte z racji tego, że bardzo często to było sprzedawane, wiecie, coś a la Allegro czy tam eBay, po prostu dawałaś pieniądze i dostawałaś item jako gift i właśnie to zablokowali. Teraz jest taka możliwość, ale ten otrzymujący musi mieć minimum 60 poziom. Kolejna sprawa to jest Surprise Gift From Us, czyli wystarczy tutaj się zapisać. Gdzie tu możemy się zapisać? A nie, to po prostu jest, że wystarczy zalogować się. Aha, ok, czyli wystarczy grać, zalogować się w zasadzie codziennie na minimum 60 minut przez 7 dni i wtedy automatycznie będziemy zarejestrowani, żeby wygrać tą oto figurkę. Ta figurka kosztuje $500. A transport tej figurki kosztuje $300, więc to jest $800 warta figurka w zasadzie. No i jest szansa, że ktoś z nas może wygrać.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany, w zasadzie nic nie trzeba robić, tylko wystarczy się logować na 60 minut minimum. Kolejne Winter Challenges for New Returning Adventurers, czyli dla nowych oraz powracających graczy. Tutaj są dodatkowe nagrody. Powracający gracz to jest taki, który przez minimum 30 dni, 720 godzin bodajże, nie zalogował się ani na aplikację Black Desert Plus, ani do gry. Release your inner YouTuber, the reboot is here, czyli ostatni to jest event, ten, który będę uczestniczył, czyli wystarczy zarekomendować swoją klasę, zrobić opis reboota, czyli zmian dla danej klasy, poradnik klasowy albo rekomendacje danej klasy, więc tutaj mamy do wyboru. Musimy w tytule i na YouTubie to zamieścić, czyli musi być reboot oraz Black Desert lub nazwa BDO. No i tutaj mam przykład, czyli BDO class reboot update is here, which class should I play, czyli to nie musi być konkretnie na jedną klasę. Możemy po prostu zrobić poradnik, jaką klasę wybrać po reboocie. Wymagane hashtagi to jest Black Desert, class, MMORPG i reboot. Musi tutaj być dostępny, widoczny family character name. Jeżeli nie, to po prostu pominą wasz filmik i można tutaj uploadować. Aha, czyli możemy używać po prostu zawartości, która jest dostępna na Black Desert YouTube channel. I tutaj mamy również musimy wejść na forum ich, art media i potem event i temat postu musi się zaczynać od server reboot, czyli na przykład EU reboot i wtedy losowa nazwa i wtedy będziemy mogli wygrać na przykład 20 tysięcy pereł. Nasze wideo, wtedy nasz filmik będzie wtedy na głównej stronie i na tak zwanym Adventures Board, czyli będzie dostępne w grze. Pierwsza nagroda, wow, to jeszcze jest 1000 dolarów, druga to jest 700 dolarów i trzecia to jest 500 dolarów. Więc warto, trzeba będzie się tym zainteresować, to w weekend będę troszeczkę zajęty. Czyli mamy czas do 19 stycznia, super, bardzo dużo czasu. I spróbuję zrobić coś ciekawego. Zobaczymy, czy uda mi się wypromować LAN. Dobra, lecimy dalej. Czyli tutaj piszą, że jest aktualnie właśnie reboot class. Miałem to najbardziej nazwał próbą zbalansowania klas i niestety wraz z tym okazuje się, że umiejętność, skille, nauczone skille, addony oraz presety zostały zresetowane, więc po zalogowaniu się do gry będziemy musieli je ustawiać na nowo. Dodatkowo, jeżeli piszemy ten kod, wpiszę go w opis tego filmiku, będziecie mogli odebrać Secret Book of Old Moon. Wszystkie klasy dostają pasywa, który otrzymujemy na 62 poziomie. Jest to All Special Attacks 1%, czyli będzie 1% do tak zwanych specjalnych ataków. To jest Back Attack, Knockdown, Critical Damage bodajże też się do tego wlicza. 1% to raczej niewiele, ale w sumie dziwne, że takie coś dodali. Okej, no dobra. Dodano również Class Damage Ratios. Okej, zobaczmy co to jest. A, czyli oficjalnie dodali obrażenia klasa do klasy. I teraz mamy tutaj oficjalne poradnie. Zobaczmy sobie LAN. To było co? Muza. Okej, Valkyria, Kunoichi, Wizard, Dark Knight, Striker, Mystic LAN. Czyli tutaj mamy Lando Warriora robi 101,47%, na Hashi na 98%, na Sage'a 109%, więc tutaj możecie zobaczyć, że jakie otrzymujemy obrażenia. Co ciekawe, Lando LAN, zobaczmy, wcześniej było, że to jest jakieś 10%, teraz jest automatycznie, jak gramy, walczymy na LAN, to zadajemy 5,53% więcej damage'u. Okay. Ciekaw jestem, jak te liczby zostały tutaj wstawiane, no ale już to chyba jest opcja na osobny poradnik, żeby to wszystko opisywać. Czyli tutaj również się pozmieniały debuffy. Można maksymalnie mieć debuff na 50%. Wydawało mi się, że to jest wcześniej, było już wcześniej zrobione. Czyli jak tutaj możecie zobaczyć, base speed jest 100% i może spaść maksymalnie poniżej do 50%, a maksymalnie może to być 250%.
Również pozmieniano tu Resistance, teraz będzie działał na innej zasadzie. Wcześniej to było tak, że wystarczyło dodać cały dostępny wasz Resistance, powiedzmy 100%, i od tego odejmowało się Ignore Resist, czyli jak było 100, a przeciwnik miał Ignore Resist 50%, no to w dalszym ciągu było te 50% dostępne. Teraz będzie to działało, że PvP Max Resist to jest 80%. Jeżeli osiągniemy te powyżej 80%, to tak czy siak do PvP będzie to zmniejszone do 80% i wtedy dopiero będzie Ignore Resist od tego odejmowane, czyli możemy mieć maksymalnie 80% resist, ale jeżeli ktoś ma ignore resist 50%, które jest maksymalnie dostępne, no to w zasadzie to będzie maksymalnie 30%. Czyli tutaj mamy nerf na właśnie te resisty, na które płaczą wszyscy. Nie wiem, czy to dużo pozmienia, bo wątpię, żeby dość sporo osób miało ignore resist, ale w związku z tym, że to zostało teraz zmienione, to może faktycznie będą ludzie troszeczkę robić inne buildy i starać się robić, żeby ten ignore resist był właśnie maksymalne. No ale cóż, Ignore Resist nie działa na super armory, które są bardzo dostępne w grze na dużo klasach, więc to nie jest tak jak kiedyś. Tych dziur jest na zdecydowanie mniej na klasach. Oczywiście to różnie działa w zależności od klasy, więc tutaj nie będę też dużo o tym mówił. Jeżeli chodzi o CC Knockback, to teraz będzie miał tak zwany CC Point zmniejszony z 1 do 0,7. Tutaj chodzi o to, że jeżeli użyjemy dwóch cyceków, które mają jeden punkt, to po osiągnięciu dwóch punktów u przeciwnika, tak zwanych CC point, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, to po prostu kolejne debuffy nie będą, cyceki w zasadzie nie będą wpływać na tą postać, czyli ma tak zwane 5 sekund immune na jakiekolwiek cyceki, za wyjątkiem Dance Smasha. Więc tutaj możemy używać knockbacka pomiędzy, na przykład jeżeli użyjemy stuna, który ma 1 punkt, potem knockback, to jest 1,7, i potem powiedzmy stiffness, który ma też 1, mamy 2,7 użyte i dopiero wtedy jest ten immune, czyli tak naprawdę nadużywamy trochę tego całego systemu i tak się właśnie robi komba, właśnie na tej zasadzie. Ale to jest też również w filmiku na moim YouTubie wytłumaczone troszeczkę zgrabniej. Dobra. Aha, to jednak są te wszystkie dodatki. Okej, okay, to musiałem w jakiś sposób pominąć. Czyli jednak tu jest wszystko wyjaśnione. Czyli ja widziałem wtedy, to jak ja oglądałem wcześniej. Czyli tu jest wszystko wyjaśnione, co zostało pozmieniane. Nie będę przechodził przez to wszystko, bo będę robił ten poradnik do 23. Więc jeżeli was jakaś klasa interesuje, warto to przejrzeć, co się pozmieniało. Jest tego naprawdę sporo. Więc zachęcam, link zostawię w opisie tego filmiku, będziecie mogli swoją ulubioną klasę sobie sprawdzić. Muszę też lankę sobie potem sprawdzić. Okej, okay, dobra. Czyli tutaj jest właśnie ta nowa plansza. Interfejs się troszeczkę tu pozmieniał, teraz będzie pokazywane szanse na dane umiejętności dla petów. Tutaj, aha, czyli będziemy mogli sobie trochę zmienić interfejs, który będzie pod menu settings endgame i będzie można sobie wybrać wygląd klasy, czyli możecie tutaj zobaczyć, jeżeli będziemy kończyć, to będziemy mieć na przykład tutaj rangerkę i dopiero wtedy będziemy mogli kliknąć kończ. No takie drobna pierdoła. Dobra, przechodzimy do ostatniej rzeczy, czyli do Pearl Shopu. Dobra, zobaczmy, co tam przygotowali Pearl Shopu. Widziałem tam nowy outfit. Tak, już go widzimy. Takie to outfit, zaraz przejdziemy do niego. Berserkel Ulfhedin. Jest to nowy bodajże outfit. Nie, to jest tylko wyprzedaż, dobra. I za 3400 się pojawia ten Ulfhedin outfit. Klasyczny kosztuje 2900 Sugar Rush outfit. Wygląda on tak mniej więcej. Za 2200 również w zestawie jest. On jest za 4332. Tutaj dostajemy Sugar Rush Outfit Box, czyli ten nowy outfit, Arctic Fox, Value Pack na 30 dni i buffy 7-dniowe, możemy sobie wybrać dwa. Za 700 pereł jest Sweet Dreams Underwear Box, czyli jakieś nadzienie. Silver Items, czyli ten Warm Sweater jest dostępny codziennie za 1000, ten co daje buffki. Otrzymujemy tutaj również specjalne obniżki za 100 loyalty, kosztują, dają 10%, 20% i 30%. Hexa Premium Outfit Pack, czyli 6 outfitów za 13 260 pereł. Maksymalnie 5 zakupów. Okay.
i co tydzień się resetują. Wow. Premium Outfit Box teraz kosztuje 1700 pereł na każdą postać i maksymalnie jeden zakup. Mass Storage Expansion Selection Pack za 210 możemy wybrać sobie Mass Storage Pack 1, a za 315 pack 2. Triple Gospi za 3300 pereł. Mamy 3 te pety, które można łączyć z innymi petami. Tier Free Pet Pack, czyli za 5025 pereł wybieramy sobie 3 pety, które mają automatycznie tier 3. Na Fart Campsite za 3675 pereł, 25% obniżki, jest to dość sporo, jeżeli chodzi o namiot. Inventory plus 4 expansion kupon za 10 pereł, Crown Golden Bell za 10 pereł, Blessing of Kamasylwie na jeden dzień, również Book of Old Moon, Kompas, Alien Steer, Artisan Memory, Black Spirit Essence, Silk Boot of Combat, Silk Book of Life, wszystko za 10 pereł i maksymalnie jeden zakup. Kolejny to jest Daily Pack, za 100 loyalty otrzymujemy Sounding Siege Captain Summon, warto to wykupywać, tam jest bardzo dużo memorek. Jeżeli chodzi o Black Spirit Pass, o którym wcześniej mówiłem, kosztuje 3000 pereł i z tego co tam mniej więcej widziałem, to jest prawie nic powyżej w zasadzie tych pereł, co tam można wykorzystać tych nagród. Chodzi o to, że po prostu te nagrody, które są tam zawarte, mieszczą się praktycznie idealnie w 3000, czyli nie ma nic ekstra jakby. Więc sprawdźcie, czy potrzebujecie te nagrody z właśnie tego Black Spirit Passa, tego płatnego, czy w ogóle jest to, będzie wam to potrzebne. Family Name Change kupon kosztuje teraz 500 pereł, 50% odniżki, Character Name Change też 500. Memories of Winter, jedynka kosztuje 1875 pereł, a dwójka 5200. I co to jest? A, to są Artisan Memory, tylko inna nazwa. No dobra, pierwszy to ma 20 Artisan Memory, 200 Cronstone'ów, a drugi ma po prostu 200 Artisan Memory. Siedmiodniowy Buff Pack za 1060 pereł, Value Pack na 7 dni, Blessing of Kamasylwia 7 dni i Secret Book of Olmun na 7 dni. Pety Snowball Rosefinch za 990 pereł, Snowflake Reindeer, Snowkit, czyli takie zimowe pety, wszystko za 990 pereł. LifeX Transfer kupon za 1540 i wyprzedaż outfitu u Tamerki, czyli Nightcap Premium Set za 2720 pereł. Dziękuję bardzo za oglądanie Patch Notes. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu was interesują te zmiany, które tutaj mam. Przedstawiam co środę. Niestety, w przyszłym tygodniu będą ostatnie Patch Notes w tym roku i potem mam przerwę dwutygodniową, więc niestety przez te dwa tygodnie nie będzie ani filmików, ani Patch Notes, streamów też nie, więc no cóż, przyszły tydzień, środa to jest właśnie ostatni Patch Notes. No i mam nadzieję, że po dwóch tygodniach spotkamy się ponownie. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli coś jest niezrozumiałe, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące rebootu, czy właśnie tego serwerów, czy tych serwerów sezonowych, bardzo chętnie na nie odpowiem. Jeżeli chcecie ze mną mieć jakiś lepszy kontakt, to jestem dostępny na Twitchu poniedziałek, czwartek oraz niedziela. I możecie mnie pytać o cokolwiek dotyczące BDO, nie ma problemu, bardzo chętnie pomogę. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem. Jojo!